nastroje w coraz bardziej podzielonej partii konserwatywnej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zmiana na liście najbogatszych ludzi świata. Indeks miliarderów Bloomberg opublikował właśnie swój ranking. Założyciel Amazona, amerykański... Nakrad, to już jest. Nie wiem, czy też najbogatszy. Po co to gada będzie głupo? Bezos jest najbogatszym. Wartość jego majątku przekroczyła wczoraj 150 miliardów dolarów. Tym samym przeskoczył Billa Gatesa, który w rankingu jest drugim. Podium zamyka inwestor giełdowy Warren Buffett. Do rana będzie pochmurno, deszczowo i burzowo. Na termometrach od 14 stopni w Gdańsku do 17 w Białymstoku. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5 minut po drugiej na antenie Polskiego Radia 24. Wracamy do rozmowy dnia. Adrian Klarenbach i jego goście. Powtórka programu. Dzień dobry, naszym gościom Gabriel Lenartowicz, Platforma Obywatelska. Jarosław Sachajko, Kukiz15. Witam Państwa. I oczekujemy, proszę Państwa, przez cały całusieńki czas na wspólną konferencję prasową prezydentów Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej po spotkaniu, na które zwrócone są oczy niemalże całego świata. Czego Państwo się spodziewają po tym spotkaniu? Nie czytają Biblii, wierzą w głupoty. Nie będzie jakichś deklaracji ostrych ani epokowych, mimo że świat, zwłaszcza światowe media, wstrzymują oddech, bo mówi się, że to może nowy podział wpływów na świecie będzie pokłosiem tego szczytu. Ja bym się nie spodziewała tego typu deklaracji. Ten szczyt tak naprawdę, jeśli w ogóle go nazwać... Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji zadeklarowali m.in. chęć poprawy dwustronnych relacji i współpracy w zakresie bezpieczeństwa na świecie. Informował Władimir Putin, przekazała notatkę z konkretnymi propozycjami dotyczącymi nierozprzestrzeniania broni jądrowej. W Pałacu Prezydenckim w centrum Helsinek w poniedziałek odbył się szczyt amerykańsko-rosyjski. Przywódcy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. Putin powiedział, że omówił z Trumpem kryzys na Ukrainie, który określił jako wewnętrzny. A według niego Stany Zjednoczone mogłyby wpływać bardziej stanowczo na władze Ukrainy w sprawie realizacji porozumień mińskich. Z kolei Trump zadeklarował, że Stany Zjednoczone będą wraz z Rosją pracować na rzecz bezpieczeństwa Izraela. Obaj prezydenci ocenili rozmowy jako szczere i udane. A według prawnika Marcina Jakubczyka, helsiński szczyt ukazuje Donalda Trumpa jako przywódcę otwartego na dialog z każdym. Donald Trump pokazał, że jest samodzielnym, silnym graczem, który potrafi, to też będzie przekaz dla świata, budować koalicję tak naprawdę z każdym ze swoich potencjalnych przeciwników, ale jednocześnie w obliczu obrony konkretnego interesu swojego państwa będzie umiał się dogadać czy z Rosją, czy z Unią Europejską najtrudniej nad Chinami, bo to jest główny rywal gospodarczy, ale rzeczywiście wskazanie na to, że trzeba budować silne armie w państwach europejskich, na to, że trzeba poświęcić rzeczywiście 2% PKB każdy z państw, to jest wskazanie też na Putina, taki delikatny sygnał, uważaj, bo ja też będę tutaj rozgrywał to na tyle mocno, żeby każdy z tych państw uświadomiło sobie, że musi to być samo w sobie silne, oczywiście znaczne wsparcie, ale także tutaj Europa będzie silna w opozycji niejako do Rosji, ale w konkretnych sytuacjach trzeba będzie musieć radzić. Dla Polski ważną kwestią była poruszona przez prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji sprawa polityki energetycznej. Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą konkurować na rynku gazu w Europie, bo są teraz jednym z największych producentów tego surowca. Z kolei Putin zapewnił, że Rosja jest gotowa utrzymać tranzyt gazu przez Ukrainę. Po rozmowach w cztery oczy odbył się roboczy lunch w szerszym gronie. Prezydenci nie przyjmą wspólnej deklaracji na zakończenie szczytu w Helsinkach. Do tej pory, mimo upływu tylu lat, nie dokonano rozliczenia z reżimem. Na przykład sędziego Iwulskiego to potwierdza, powiedziała Joanna Kopcińska, rzecznik rządu. Minister, odnosząc się do reformy wymiaru sprawiedliwości, nawiązała do medialnych informacji dotyczących działalności Józefa Iwulskiego. Na jaw wyszły informacje dotyczące ciemnej przeszłości sędziego. Jeżeli mówimy o wolnym, demokratycznym państwie, jeżeli mówimy o Sądzie Najwyższym, który ma rozstrzygać,
tak się w sposób absolutnie transparentny, to warto również powiedzieć, że do tej pory zasiadają w nim sędziowie, którzy skazywali opozycjonistów na 3 lata więzienia za roznoszenie ulotek. To dzięki państwu, dzięki mediom wiemy o takiej przeszłości sędziego Iwulskiego. I każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, czy o takim demokratycznym, praworządnym państwie mówiliśmy przez ostatnie 30 lat. Dlatego też zmiany, których się podjęliśmy, przeprowadzamy i uważamy je za konieczne i niezbędne. Kiedy z portali napisał, że sędzia Iwulski orzekał nie w jednym, jak sam twierdzi, lecz w kilku procesach politycznych za czasów PRL. Skazywani w nich byli opozycjoniści. Z kolei jedna z gazet poinformowała, że sędzia był oficerem rezerwy WSW. Profesor Iwulski miał odbyć półroczne praktyki w ośrodku WSW w Krakowie. Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniowała negatywnie oświadczenie o woli dalszego orzekania przez Józefa Iwulskiego. Syndyk masy upadłości Amber Gold oraz była naczelnik pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku. To kolejni świadkowie, którzy stanęli w poniedziałek przed Sejmową Komisją Śledczą badającą aferę Amber Gold. Na posiedzeniu przyglądała się Zuzanna Dąbrowska. Jako pierwszy zeznania złożył syndyk masy upadłościowej Amber Gold, pytany m.in. o proces odzyskiwania długu. Syndyk zaznaczył, że dotychczas udało mu się zabezpieczyć 67 milionów złotych. Drugim świadkiem była Wioletta Gorecka. Była naczelnik pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku. Świadek wskazała, że Amber Gold był szczególnym podatnikiem, który oszukiwał z premedytacją. Jej zdaniem takie podmioty są zawsze kilka kroków przed urzędami. Winą za brak szczególnego nadzoru nad spółką Marcina P., która deklarowała ogromne przychody, Wioletta Gorecka obarczyła brak spójnej bazy danych. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której to pracownicy szeregowi bądź średniego szczebla ponieśli odpowiedzialność za zaniedbania, jeżeli chodzi o działalność w sprawie Amber Gold. Komentuje członek komisji poseł Wojciech Zubowski. Nie było tej odpowiedzialności, nie było tych konsekwencji wycięgnie stosunku do osób pełniących funkcje kierownicze. Wszyscy ludzie się zeznają komisji mogli usłyszeć o mojej ocenie przepływłości postępowania o sprawach, które nie były prowadzone zgodnie z wymaganymi terminami, choć jak wszyscy mogli zauważyć, zeznającemu dzisiaj do środkowej specjalnej nie przyszło. W tym tygodniu komisja kończy tak zwany skarbowy wątek śledztwa. Jutro zeznania ma złożyć Andrzej Parafianowicz, były wiceminister finansów. Na środę natomiast wezwany został Jacek Rostowski, były szef resortu finansów w rządzie PO-PSL. Zuzanna Dąbrowska, Sejm. Komisja weryfikacyjna uchyliła w poniedziałek jeszcze kolejne decyzje sprawdzone w sprawie warszawskich nieruchomości. Chodzi o kamienicę przy ulicy Krakowskiej przedmieście 83, Senatorskiej 7. Komisja uznała, że spor łączył się z naruszeniem prawa. Przewodniczący komisji Patryk Jaki podkreślił, że ratusz nie zbadał przesłanki posiadania obu nieruchomości przez pierwotnych właścicieli, a była ona niespełniona. Patryk Jaki zaznaczył, że w przypadku reprywatyzacji tych nieruchomości doszło do rażącej sprzeczności z interesem społecznym. Handlarze zakupili obie nieruchomości za 100 tysięcy złotych. To też trzeba zadać pytanie, kto z państwa nie chciałby zrobić takiego interesu. Mimo że ceny biegłych wskazują, że to są nieruchomości obie warte miliony złotych. Tradycyjnie oczywiście Urząd Miasta nie zbadał w ogóle posiadania, ale też nie zbadał, co ważne jest w tej sytuacji, czy prawowici spadkobiercy byli w posiadaniu tych nieruchomości. Dlatego jak państwo widzicie, tutaj komisja postanowiła iść nawet dalej, to znaczy nie tylko uchyliła poprzednią decyzję, ale i odmówiła ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, co powoduje, że nieruchomości natychmiast powinny wrócić do zasobu Skarbu Państwa. Co istotne, te nieruchomości znajdują się już w księdze wieczystej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Komisji podczas wojny przy Krakowskim przedmieściu 83 i Senatorskiej 7 zostały całkowicie spalone, a zgliszcza zostały rozebrane przy budowie trasy WZ. Zjednoczone jako jakoś tam obywatelskie ustawne oczy wiedzą o tym, że Stany Zjednoczone traktują i demokrację i geopolitykę jako wzmacnianie własnej gospodarki, szczególnie w ostatnich latach. Właśnie to, co zasadę, dostajesz pieniądze dopiero jak zapłacisz podwykonawcę, zapowiedział minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jest dosyć słusznie, że mający i obecuje w walce z generalnie wykonawcami inwestycji drogowych, którzy chcą płacić podwykonawca. Myślę, proponowanych regulacji firmy budujące drogi będą mogły odebrać zapłaty dopiero po tym, jak rozliczą się z podwykonawcami. Do tego czasu pieniądze będą zamrożone na drogowym rachunku powierzchni. Takie rozwiązanie ma zapobiegać sytuacji,
sytuację, które koncerny będące generalnymi wykonawcami inwestycji drogowych wykorzystują swoją pozycję, dopuszczają się szantażu wobec kooperantów, żądając od nich na przykład upustów. O tym była chłopina na konferencji prasowej m.in. minister Zbigniew Ziobro. Posłuchania prawnych wydarzenia w sposób przez lata się uzależniliśmy i to niestety na przeszłym państwa koalicja prowadzenie jasnej zasady. Dostajesz prowadzenie jasnej zasady. Zapowiedział ponadto nowy sposób rozstrzygania sporów między wykonawcami a podwykonawcami. Powoływane będą też komisje inwestycji drogowych i prowadzony zostanie nowy unik przestępstw. Pojutrze ma to obrady rządu jeszcze przed końcem wakacji. Andrzej Duda wybrałby z Donaldem Tuskiem, gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster. Za drugą kadencją dla urzędującego prezydenta opowiedziałoby się 32% badanych, a 21% respondentów głosowałoby natomiast na byłego premiera. Obecnie szefa Rady Europejskiej trzecie miejsce zająłby obecny prezydent Słowacka Robert Biedroń, który zdobyłby 17% głosów. A sondaż przeprowadzono mężnie walczyli.
stronie odnieśli się do współpracy. Może mieć tylko drużyństwa. Tak, pewnie tam może chodzi jeszcze o coś innego, bo tu chodzi, że jakbyśmy popatrzyli na różnego rodzaju badania, to się okazuje, że właśnie takie kraje na dorobku bardziej osiągają sukcesy niż właśnie takie kraje średnie jak Polska, bo jeżeli byłyby rzeczywiście jakieś tam dogrywki, czy Francja, przepraszam, już nie jest na dorobku. Skończę myśli, jakby były zawody w tym, ile czy chciałby poseł powiedzieć wprost, że my mamy celebrytowanie piłkarzy? Ale rzeczywiście, no to zresztą powiedział przed chwilą pan redaktor, więc wygrają właśnie ci, którzy są bardzo bogaci i tak jak pan redaktor powiedział, stawiają na kupowanych zawodników i właśnie takie kraje na dorobku, które wiedzą, że to jest możliwość wybicia się. Ja uważam, że trzeba dbać o profesjonalizm także w dyplomacji. Nie myślę, że Polska takim profesjonalizmem niestety, zwłaszcza w ostatnim czasie, niespecjalnie się wykazuje, bo będąc średnim krajem, zwłaszcza musi dbać o sojusze, o współpracę, bo samodzielnie, panie pośle, ja się bardzo cieszę, że pan nie odpowiada za politykę surowcową i klimatyczną i energetyczną w Polsce, bo opowiadanie o, ja akurat jestem ze Śląska i ten temat akurat dokładnie znam, o podziemnym zgazowaniu węgla, to byśmy naprawdę, gdybyśmy się wzorowali na jakimkolwiek pragmatyzmie, to naprawdę trzeba sobie to dołożyć na bok. No, ja za bardzo głosowałem. Akurat nie wiem, o czym pani pozorowuje, ale rzeczywiście, ale panie, ja wiem, że pan się na wszystkim pytanie nie daje, w ogóle to jest słowa. Prowadził projekt. Przecież pilotaż od 10. Rosjanie zgazowują, im się to opłaca. Oczywiście w Polsce nie uda państwa się opłacało, tylko zamykać kopalnie. No to więc to był rzeczywiście jedno biznes, żeby zamykać kopalnie i sprowadzać węgiel z Rosji. Pośle, na tym poziomie trudno nam się będzie porozumieć. Ja się cieszę, że porozumienia. Nie daj Boże. Szukając porozumienia, dobrze pan poseł Sachajka jeszcze odpowie na ten budżet, jaki idzie. Ja bym prosił, żeby pani Boga tutaj nie mieszała do tego, tylko zwykła ekonomia. No, widzimy, do czego doprowadzili państwo swoją. To wystarczy odsłuchać kasety nazywane czy taśmy prawne i o czym mówiła pani Bieńkowska za państwa rządów, jak państwo właśnie inwestowali w górnictwo. Naprawdę zostańmy tu i teraz bez jakichś górnolotnych haseł, tylko starajmy się rozwijać Polskę w tych warunkach, w jakich jesteśmy. Proszę państwa, dzisiejszy pomysł rządu wypowiedziano ustami ministra Ziobry, jeśli chodzi o podwykonawców. Pasuje wam czy nie pasuje? To jest to, że generalnie jest potrzebne nam usprawnienie procesu inwestycyjnego głównie w zakresie inwestycji publicznych, bo tu jest ten problem. Tyle tylko, że ten pomysł, który został wyartykułowany tylko na konferencji prasowej, trudno zweryfikować, bo nie ma dokumentu żadnego na razie, nie ma żadnego projektu. Ja mam pewne obawy, jeśli do kontraktowania i do przeprowadzania inwestycji zaczyna się mieszać prawo administracyjne. No ja powiem, że to najwyższy czas. Tam jest taka, ale to może być bardzo niebezpieczne. Ja bym się chciała w tej sprawie wypowiadać wtedy, kiedy zobaczę dokumenta. Tu nie mamy na razie nic. Niebezpieczne to było zniszczenie prawa inwestycyjnego. Niebezpieczne to było zniszczenie tysięcy polskich firm rodzinnych. Jakby pani posłuchała drugiej części, to tam się wypowiadali ci, którzy zbankrutowali właśnie za robią to tego projektu nie mamy. Jakby pani mi pozwoliła chociaż raz dokończyć moją myśl, to bym właśnie powiedział, że niestety znowu mamy jakąś prezentację czy obiecywanie, a nie mamy szczegółów, a na te szczegóły Polacy czekają w tej chwili, ale na pewno nie można dalej pozwalać na to, że duże projekty robią ogromne firmy zagraniczne, podnajmując polskich podwykonawców, a później im nie płacą. No i państwo na to pozwalali, ale cieszę się, że pani czeka na ten projekt, na ten projekt czekają wszyscy Polacy. Panie profesorze, Siarnoca? To znaczy ja po prostu chcę się wypowiadać na temat konkret, bo poprawić prawo inwestycyjne trzeba. Mamy je przede wszystkim przeregulowane i za dużo maczają palców nim urzędnicy, a za mało rzeczywiście ludzie kompetentni, którzy się na tym znają. To jest największy problem. W wymiarze teoretycznym ma rację. Natomiast praktycznie od roku 2012, natomiast od 16 euro,
jeszcze z tego o tyle, że miały być autostrady poobudowane, miały być ukończone i tak dalej. Ludzie od 2012 roku borykają się z problemami finansowymi. Były samobójstwa, były dramaty, były rozpacze. Ja tego nie kwestionuję, to jest fakt. A to dlatego, że państwo wtedy nie interweniowało, bo gdyby państwo od razu weszło, powiedziało tak: słuchaj Zbysiu, ty masz dużą firmę, jeżeli ty tylko myślisz, że przekręcisz pieniądze, podwykonawca za ciebie zrobi, zostanie bez niczego, no to ty jesteś w błędzie. To nie jest, panie redaktorze, tak bardzo proste, aczkolwiek dramat w tej sytuacji jest. To, że od 2012, jak pan wspomniał, takim nawarstwiło się, to wynikało z tego, że od tego czasu były ogromne projekty infrastrukturalne, za którymi tak naprawdę zarządzanie tymi projektami nie nadążało. I to jest problem. Fakt, że kwestie te trzeba rozwiązać. Ja mam tylko dużą wątpliwość, czy przy pomocy rozwiązań administracyjnych to z reguły rodziło patologię. Te osoby, które straciły majątki, te samobójstwa, to były tylko dlatego, że państwo przymykali oczy i siedzieli po prostu w ławach. Ale to czy nie było? Miejmy nadzieję, że rzeczywiście w śledze dzisiejszą deklarację. Powtórka programu. Debata dnia. Rozpoczynamy debatę dnia w Polskim Radiu 24. Przy mikrofonie Krzysztof Świątek. Witam serdecznie gości pana profesora Antoniego Kamińskiego z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry panie profesorze. I pan doktor Dawid Piekarz z Instytutu Stasica. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie, przysłuchiwaliście się tej konferencji prezydenta Stanów Zjednoczonych i prezydenta Rosji. Kilka wątków poruszonych. Może zacząłbym od tego, co padło i na początku w ustach obu prezydentów i na końcu, to znaczy nas interesowało bardzo stanowisko w sprawie Ukrainy, w sprawie Krymu. Tutaj prezydent Rosji teraz pod koniec tej konferencji powiedział, stanowisko prezydenta Trumpa było jasne, mówił o nielegalnym, podtrzymuje stanowisko nielegalnego przyłączenia Krymu do Federacji Rosyjskiej. My jako Rosja uważamy, że przeprowadziliśmy legalne i uczciwe referendum i ta sprawa dla nas jest zakończona. Jeszcze prezydent Putin wcześniej mówił o tym, że obowiązują porozumienia z Mińska i w tym kontekście mówił o tym, że to Stany Zjednoczone mogłyby pouczyć, zachęcić ukraińskie kierownictwo do działań i do kontynuacji tych porozumień mińskich, a więc tak jakby zrzucił odpowiedzialność całkowicie z siebie. No panowie, jak oceniacie tę kwestię? No, zacznijmy właśnie może od Ukrainy, bo tutaj chyba nic przełomowego niestety nie usłyszeliśmy. Pan profesor Kamiński. Tak, gdyby Putin miał uznać, że zajęcie Krymu było nielegalne, to właściwie on mógłby od razu zrezygnować ze stanowiska prezydenta Federacji Rosyjskiej. No a podobnie, gdyby wziął na siebie winę za sytuację we wschodniej Ukrainie, więc tutaj to są sprawy dotyczące zasad i zarówno stanowisko Trumpa, jak i stanowisko Putina było do przewidzenia. Natomiast pytanie jest, co się stanie po tych rozmowach w terenie, to znaczy jak dalej będzie ten konflikt przebiegał. Niewykluczone, że jednak te rozmowy mogą w konsekwencji doprowadzić do uspokojenia na tamtym froncie, co jest celem Stanów Zjednoczonych. Natomiast z punktu widzenia Rosji, ignorowanie Ukrainy, no to jest taki cel strategiczny, także oni mogą to wyciszyć w imię dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli rzeczywiście poprawa stosunków jest częścią agendy prezydenta Putina. Ale to byłoby uspokojenie na takich, na jakich zasadach właściwie? To znaczy takich, których no... Wyciszenie konfliktu. Ale ze zgodą na to, że część Ukrainy odpada od państwa? Nie, bo na to zgody amerykańskiej być nie może. Ani zachodniej, prawda? Nie widzę tutaj
również możliwości, żeby Unia Europejska czy główne mocarstwa europejskie się na to zgodziły. Natomiast utrzymanie status quo i wyciszenie konfliktu na jakiś czas, no to mogłaby być konsekwencja tych, wydaje mi się. Doktor Piekarz. Trudno panu profesorze coś dodać, natomiast dlatego ja bym powiedział, zwrócił uwagę na inny aspekt jeszcze ukraiński, to znaczy w zasadzie wyrażona gdzieś przez Putina zgoda na to, żeby jednak utrzymywać tranzyt przez Ukrainę, bo to też zostało przez Donalda Trumpa podniesione jako element utrzymywania pewnej równowagi. Tak, to przepraszam, dopowiem tylko też, że naszych słuchaczy może już słyszeli od początku tą konferencję. Rzeczywiście prezydent Putin był pytany o kwestię Nord Stream 2 i sprzeciwu prezydenta amerykańskiego, zresztą stanowczo wyrażonego także w trakcie szczytu NATO i bardzo jednoznacznego stanowiska wyrażonego wobec kanclerz Angeli Merkel. I prezydent Putin mówił o tym, że jeśli chodzi o Nord Stream 2, no to tutaj właśnie stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych jest krytyczne, ale my możemy zapewnić, że tranzyt przez Ukrainę byłby utrzymany. I to był element, który, że tak powiem, za chwilę może Donald Trump ewidentnie pokazywać jako swój sukces, czyli zapewnienie tak naprawdę Ukrainie minimum bezpieczeństwa energetycznego, bo jednak pamiętajmy, że tak naprawdę w początku tego roku w zasadzie te kontrakty były po przegranym procesie rosyjsko-ukraińskim przed arbitrażem międzynarodowym, tak naprawdę te kontrakty na gaz zostały wypowiedziane i to w zasadzie dość mocno skłoniło Unię Europejską do tego, żeby w zasadzie zaopatrywać Ukrainę właściwie przez polski system rurociągowy dla zgromadzenia przez nią zapasów gazu, więc tutaj Trump będzie mógł zrobić trochę to, co mam wrażenie unosił się trochę nad całym tym spotkaniem, czyli pokazaniem partnerom także z Unii Europejskiej, że ja zrobiłem coś, czego wy tak naprawdę nie potrafiliście zrobić pomimo sankcji, pomimo ugłaskiwania Putina, a ja pojechałem i zrobiłem. To jest takie bardzo typowe dla Trumpa, który, prawda, na Twitterze, kiedy mieliśmy mini kryzys naftowy sprzed 2 miesięcy, prawda, zatwitował, że rozmawiałem z królem Arabii Saudyjskiej i on się zgodził, prawda, podnieść wydobycie i ceny ropy nie będą już rosły, więc mam wrażenie, że to może być również dla Donalda Trumpa kolejny taki sukces, który będzie mógł zyskować. Oczywiście nie zmienia to faktu, że jeżeli chodzi o Donbas, jeżeli chodzi o Krym, to mówiąc prosto, oczywiście, że z jednej strony ani Stany, ani Unia nie mogą się zgodzić na oficjalne uznanie przez zajęcia tych terenów przez Rosję, ale też, no umówmy się, nikt nie będzie, tak parafrazując trochę powiedzenie sprzed kilkudziesięciu lat, nikt też nie będzie umierał za Krym, przynajmniej na tym etapie, więc tutaj obie strony trochę wyszły z twarzą, to znaczy Trump zawsze może powiedzieć, że ja przecież walczyłem o zasady, pokazałem Putinowi nasz sprzeciw i niezgodę, ale oczywiście no, trudno się spodziewać, żeby to spowodowało jakikolwiek konkretny efekt. Jeżeli chodzi jeszcze o Nord Stream 2, no to stanowisko Stanów Zjednoczonych tłumaczył ostatnio profesor Marek Jan Chodakiewicz z Instytutu Polityki Światowej. No, mówił wprost, że oczywiście tu wchodzą w grę interesy amerykańskie, że Amerykanom zależy na tym, żeby w naszej części Europy prawdopodobnie konkretnie także w Polsce powstał hub gazowy, który by redystrybuował gaz z Ameryki. To jest po prostu konkretny wtedy kontrahent i wtedy Amerykanie zyskiwaliby pieniądze na finansowanie na przykład Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli na bezpieczeństwo. Więc rozumiem, że tak czy inaczej po tym spotkaniu, nawet jeżeli ten tranzyt przez Ukrainę byłby zapewniony, no to krytyczne stanowisko wobec Nord Stream 2 prezydenta Trumpa się zapewne nie zmienia. Ale tylko bez tych rurociągów gazowych na Bałtyku. Rosjanie musieli korzystać z tranzytu polskiego i ukraińskiego. Natomiast przy pomocy tych rurociągów mogą Ukrainę omijać, a Putin może dzisiaj powiedzieć, że będą w dalszym ciągu korzystać z tego tranzytu, a jutro zmieni decyzję, prawda? I tutaj to jest zupełnie inne pole gry, prawda? Panowie, bardzo dużo właśnie w czasie tej konferencji było też mowy o ingerencji rzekomej rosyjskiej w wybory w Stanach Zjednoczonych. Właściwie większa część tej konferencji
tutaj był taki dosyć zabawny moment, kiedy prezydent Putin powiedział, też pracowałem w wywiadzie, no ale Rosja jest państwem demokratycznym, według mnie Stany Zjednoczone też, chyba państwo nie będziecie tutaj przedstawiać innego stanowiska. Ostateczny werdykt wyda sąd amerykański i ta sprawa dotyczy prywatnych osób, a nie państwa rosyjskiego. Zresztą dodajmy, że chodzi o 12 akt oskarżenia dotyczy 12 funkcjonariuszy wywiadu wojskowego GRU, zamieszanych w sprawę włamania na konta pocztowe i sieć komputerową Partii Demokratycznej. Jak odczytywać te słowa? No, wyraźnie i to w wystąpieniu także prezydenta Trumpa ten wątek się pojawił. Było bardzo dużo też pytań dziennikarzy. Doktor Piekarz. Przede wszystkim można powiedzieć, że uporczywe nawracanie Trumpa do tego tematu aż mogło się wydawać podejrzane. To znaczy, można było odnieść... Mam wrażenie, że tutaj Trump trochę wizerunkowo sobie strzelił w kolano. To znaczy, nawracając absolutnie z uporem do tego tematu, próbując w zasadzie naciągnąć Putina na to, co Putin oczywiście powiedział, bo nic innego nie... Certyfikat wiarygodności człowieka, który na Zachodzie, przynajmniej w naszej części Europy, nie uchodzi za człowieka wiarygodnego. Dokładnie, natomiast mam wrażenie, że Trump być może inaczej zostanie to odebrane przez jednak, co by nie mówić, nieco prostotusznych bardziej Amerykanów, zwłaszcza tych, którzy bardziej stanowią zaplecze wyborcze Trumpa. Natomiast, jeżeli popatrzylibyśmy na to z punktu widzenia wizerunkowego, to mam wrażenie, że Trump trochę przedobrzył. Z drugiej strony, dla niego, czy dla Putina, to było takie eleganckie wyjście z twarzą, bo obaj panowie jak dżentelmeni zaznaczyli, że no przecież oni w zasadzie o tym nie wiedzą. Natomiast no, Putin zrobił dokładnie to, co robi zawsze. No przecież na Krymie nie było wojsk rosyjskich. W Donbasie też nie było wojsk rosyjskich. Jakieś prywatne osoby, które, znowu cytując Putina, kupiły sobie mundur w dowolnym sklepie. I czy znowu prywatne osoby z GRU, tak? No, prywatne osoby z GRU hakowały konta. Natomiast ja powiedziałbym, że tutaj spójrzmy na to też jeszcze inaczej. To znaczy, na pewno myślę, nie można mówić, że w zasadzie Putin Putin w zasadzie spowodował zwycięstwo Trumpa nad Hillary Clinton. Ja bym powiedział, że była to raczej taka gra na destabilizację, z której na koniec wyszło jak wyszło. I to trochę Putin powiedział. Tak, tak naprawdę. Dziennik Gazeta Prawna właściwie opisuje też, o co chodziło w tej sprawie. No i de facto można dojść do takiego wniosku, że to były kompromitujące błędy sztabu kampanii Hillary Clinton, między innymi pana Johna Podesty, który właściwie na prośbę ze strony Google zmianę hasła do poczty elektronicznej zaakceptował, kliknął załączony do poczty link. To pozwoliło prawdziwemu autorowi wiadomości, porucznikowi Aleksiejowi Łukaszewowi, uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej szefa kampanii. No i tak dalej, nastąpił za tym wyciek. No więc to była po prostu destabilizacja, ale też właściwie przy kompromitujących błędach ludzi, którzy powinni być przygotowani na tego typu ataki, bo kampania dotyczy największego mocarstwa Stanów Zjednoczonych i wiadomo, że też inne mocarstwa, także jeżeli chodzi o służby specjalne, mogą być zainteresowane jakimikolwiek działaniami. Panie profesorze, to taki humorystyczny akcent w tej konferencji prasowej? Nie sądzę, bo tak, jeśli idzie o te wybory, to trzeba powiedzieć, że Hillary Clinton była fatalnym kandydatem demokratycznym i osobą, która miała dużo, wobec której można dużo zarzutów postawić z czasów, kiedy była sekretarzem stanu i również sztab wyborczy był dosyć, powiedziałbym, niewzbudzający zaufania jako osób publicznych. Natomiast myślę, że ta sprawa ingerencji rosyjskiej w wybory wypłynęła, ponieważ prasa liberalna w Ameryce, która tak dominuje tam, cały czas o tym pisze. Jak czytałem dzisiaj komentarze amerykańskie w sprawie właśnie dotyczące tego spotkania, to więcej tam było na temat tego, że Trump powinien rozmawiać na temat rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory, niż na temat problematyki światowej, która jest najważniejsza w tej chwili z punktu widzenia stosunków amerykańsko-rosyjskich. No właśnie, jeszcze kwestia Syrii też poruszona w czasie tej konferencji, ale takie można powiedzieć ogólnie. Korei, w ogóle Chin, prawda, tak. Pacyfiku. No wokół, jeżeli chodzi o Syrię, to padły takie ładnie, może brzmiące sformułowania, że powinniśmy doprowadzić do pokoju.
Prezydent Trump mówił, że chcemy uratować setki tysięcy osób. Przedstawiciele naszych rad bezpieczeństwa spotkają się w tej sprawie, będą dalej rozmawiać, także podobno deklaracja. Ja myślę, że w rozmowach dwustronnych to Iran był na pierwszym miejscu. No właśnie, to jeszcze mamy chwilkę, pan doktor Piekarz, może byśmy zaczęli właśnie taki wątek, jak tak naprawdę ci prezydenci rozmawiają, nie na konferencji prasowej, bo to już jest oficjalne są komunikaty, ale może jak oni mogli rozmawiać bezpośrednio? Ja myślę, że tutaj takim dobrym wprowadzeniem była historia spóźniania się, to znaczy tutaj żaden z panów nie chciał być pierwszy, my to pamiętamy zresztą, prawda, z naszych debat jeszcze prezydenckich, gdzie właśnie ten, kto czeka na drugiego, to w zasadzie od razu ustawia się na gorszej pozycji, więc ostentacyjne spóźnienie Putina o godzinę, a z drugiej strony również wstrzymanie całej kolumny przez Trumpa po to, żeby broń Boże nie być pierwszym, no pokazało tutaj taką trochę rywalizację samców alfa, zanim oni jeszcze w ogóle do tej sali weszli. Dobrze, i wrócimy do tych komentarzy po spotkaniu Trump-Putin. Chciałem się odwołać jeszcze przed tym spotkaniem. Ukazał się wywiad z panią Michaelą Dodge z Heritage Foundation. Ona między innymi była pytana o kwestię artykułu 5, tego, który nas zawsze interesuje w kontekście obrony zagrożenia i obrony ze strony Rosji. I powiedziała, że problem sprowadza się do tego, że siły sojusznicze muszą być w stanie wypełnić zobowiązanie wynikające z artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego, a to będzie możliwe wyłącznie przy nowym podejściu do Rosji. I taktyczna broń zagraża dziś amerykańskim wojskom stacjonującym w Europie. Studia nad doktryną wojskową Moskwy dowodzą, że Putin może chcieć przeprowadzić prewencyjny atak nuklearny we wschodniej Europie, by pokazać, kto tu rządzi. Zresztą bardzo krytycznie odnosi się do 8 lat rządów Baracka Obamy, do programu New Start, który spowodował programu New Start dwustronnego traktatu redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych. I mówiła w kontekście tego spotkania, że prezydent Trump powinien absolutnie powiedzieć, że negocjacje nowego układu New Start, a nie godzić się na przedłużenie. Usłyszałem z ust prezydenta Putina o tym, że on chętnie by przedłużył ten układ, natomiast nie padła co prawda nazwa New Start, ale mówił o układzie dotyczącym broni konwencjonalnej, strategicznej. Ze strony prezydenta Trumpa nie padła żadna deklaracja. Bo oczywiście wraca pytanie zawsze w kontekście takiego spotkania, no, jak my możemy na to patrzeć i właśnie chociażby w kontekście artykułu 5, czy w kontekście aspiracji członkowskich NATO, takich krajów jak Gruzja chociażby, które zupełnie zostały, można powiedzieć, zaprzepaszczone czy zapomniane, pan profesor Kamiński. Nie wiem, czy one zostały zaprzepaszczone, bo tutaj my nie wiemy, co było powiedziane w tych zamkniętych, w czasie tych zamkniętych rozmów, prawda, bo to nie jest jasne. Ja myślę, że Amerykanie tutaj pewnych zasadniczych spraw nie mogą odpuścić. Z drugiej strony... No, czego nie mogą odpuścić? Właśnie tego... No między innymi właśnie tych spraw suwerenności. Także tutaj nie sądzę, żeby Trump chciał odstąpić od tego twardego stanowiska amerykańskiego.